Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj jest Sandra Panuś, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Witam serdecznie. Sandro o dzisiejszy temat poprosiła mnie moja znajoma, ale myślę, że jest to temat niezwykle ważny dla wielu osób. Wiąże się z jednym, o, z jednym słowem, ocena, mhm. do którego można dołączyć jeszcze przymiotnik krytyczna. Powiedz, dlaczego ludzie tak lubią oceniać innych? Hmm. Tak naprawdę ocena jest czymś pierwotnym i z tym się rodzimy. Ma nas chronić, bo gdybyśmy nie oceniali sytuacji, e, różnych wydarzeń, no to nie moglibyśmy się bronić. Jedzie samochód, pojawia się ocena, czy mogę wejść na ulicę, czy nie. Że jest to coś pierwotnego, niestety, idzie to z naszych różnych doświadczeń, i czasami ta ocena powoduje, że przekładamy ją na drugiego człowieka. Bo na przykład, jako mała dziewczynka doświadczyłam tego, że inni ludzie mi uprzykrzali życie, że źle mnie traktowali, i automatycznie ja oceniam każdego nowo napotkanego człowieka jako kogoś, kto chce mi zrobić krzywdę. Więc niestety bierze się to z naszych doświadczeń. Ocena niestety wiąże się też z tym, że jak mamy niskie poczucie własnej wartości, i ktoś popełni błąd, albo w moim znaczeniu wygląda inaczej, czy zachowuje się niż ja bym tego chciał, chciała, no to mogę go ocenić i automatycznie przez chwilę moje ego podrośnie. Ja przez chwilę czuję się lepiej, a ty masz czuć się gorzej, bo ty jesteś słabszy. Oczywiście jest to tylko iluzja. Chwila, że czujemy się lepiej, bo ta osoba, która ocenia, często później musi się zmierzyć ze sobą, spojrzeć twarzą w lustro i powiedzieć: No dobra, i tak to nic nie dało. Była to tylko chwila. No właśnie wspomniałaś tutaj o wyglądzie i faktycznie krytyka często wiąże się z osobami otyłymi, lub z dużą nadwagą. Powstał nawet specjalny termin określający taką niechęć do osób otyłych, czyli fatfobia. Przytoczę przykłady takiego traktowania znalezione przeze mnie w internecie, które są naprawdę bardzo bulwersujące, bo dowodzą, że z fatfobią nie mamy do czynienia tylko w dzieciństwie, tylko wobec e, dzieci wobec dzieci, ale że stosują ją właśnie dorośli. Okay. I na przykład ostatnio mój ginekolog powiedział, że niedługo nie będzie mógł mnie zbadać, bo jestem za gruba i krzesło nie wytrzyma i się zarwie. Zaczął się przy tym strasznie śmiać. Zmieszana usiadłam na krześle do badania, a doktor grzebiąc mi w kroczu komentował, że ciężko się przedrzeć przez te zwały tłuszczu. Nigdy nie czułam się tak upokorzona. Inny przykład. Ja słyszę od mojej dalszej rodziny y, przyjemne w cudzysłowie teksty typu Boże, jak się spasłaś, widziałaś się w lustrze, kiedy ty schudniesz. Nawet już mi się nie chce tego komentować. I kolejny przykład. Byłam kiedyś u lekarza rodzinnego z bolącym kolanem. Spojrzała na mnie i wycedziła przez zęby: "Proszę za mną". Zabrała mnie na korytarz i przy wszystkich ludziach zważyła i głośno gestykulując zawołała, że jak ktoś waży 100 kg, to niech się nie dziwi, że go stawy bolą. Nigdy w życiu nikt mnie tak nie upokorzył. Powiedz Sandra, jak takie komentarze wpływają na osoby, które mają nadwagę lub otyłość? Hmm. Wiesz co, jest to dla mnie przerażające, tym bardziej, że słyszę tu osoby, które są świadome swojej pozycji. Czyli mamy tutaj lekarza i tą panią. I teoretycznie wykształcone. Wykształcone, co nie ma tutaj w ogóle, to żadnej informacji, czy to wspiera, czy nie wspiera ocenę innych ludzi, bo to jest tylko. Edukacja to jest tylko wykształcenie, w niektórych oczywiście kawałkach aż, bo, bo lekarz może leczyć, ale jak widać, nie wzrasta z tym świadomość tego, jak bardzo nasze słowa mogą ranić. Bo my często w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, że to, co mówię, ma wpływ też na drugiego człowieka. I jak dobrą mam intencję, to nie łączy się to z tym, co to robi drugiemu człowiekowi. E, tak sobie myślę, że na przykład Często gdzieś mogliśmy słyszeć w dzieciństwie, ha, jak będziesz tyle jeść, to ty będziesz gruba, brzydka i żaden facet cię nie będzie chciał. Gruba od razu od dzieciństwa ma zabarwienie pejoratywne. Tak, tak mhm. nie? że to jest, i to jest przez jedzenie. Nie, nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś ma problem z hormonami, że ma y, różne inne choroby, y, że dla niego to nie jest tylko przestać jeść i będę ważyć, nie wiem, 60 kilo, tak? Więc bierze, nie bierzemy tego pod uwagę, tylko idzie ta ocena po prostu z naszego doświadczenia, że ktoś nam do głowy wsadził, że jak będę dużo jeść, to będę gruba. Więc od razu widzi człowieka jako osobę słabą, bo nie potrafi przestać jeść. E, sama doświadczam tego w gabinecie, jak przychodzą do mnie osoby i zmagają się z tym, jak sobie radzić jak siebie wspierać, bo to właśnie chyba też o to chodzi, nie żebyśmy nauczyli się walczyć z tymi ludźmi, bo okej, okay, agresja budzi agresję i będziemy dalej ze sobą walczyć, a myślę, że to nie o to chodzi, żeby spalać tą energię, którą mamy, tylko zadbać o siebie wspierać No siebie. właśnie tutaj wejdę ci w słowo. Prowadziłam kiedyś wywiad z Łukaszem, który brał udział w znanym programie właśnie o odchudzaniu poprzez operację zmniejszenia żołądka. I jak pytałam go o ten etap jego życia, w którym był no miał otyłość olbrzymią, to Łukasz stwierdził, że on nienawidził ludzi mhm. za to, co mu robili, w jaki sposób go traktowali, za to, że słyszał gdzieś tam za swoimi plecami gruba świnia, on ludzi po prostu znienawidził. Mhm. No właśnie, bo to też idzie w tą drugą stronę. Jeśli dwójka, piątka, dzieci nagle nam dokucza, później dorosłych osób, to my mamy. Pojawia się lęk w nas, że pojawi się nowa osoba, i ona za chwilę znowu mnie skrytykuje. Ona znowu... I poczucie niesprawiedliwości. Ta, bo dlaczego? Przecież ta. ja jestem fajnym mm -hmm. człowiekiem. No właśnie, i tutaj idzie znowu to, że gdzieś przekładamy to nasze doświadczenie na wygląd, a później robimy sobie już całą e, taki efekt aureoli, tak? czyli to, że ten człowiek jest taki, że jest, nie wiem, zaniedbany. Różne mamy gdzieś takie od razu. W Schematy. Schematy, tak. Ponieważ gdzieś to usłyszeliśmy, e, gdzieś ktoś nas tym straszył, no i zostało na dłużej. Czyli takie krytyczne uwagi w niczym nie pomagają, bo przecież to, że ktoś mi powie: Słuchaj, jesteś gruba, weź się za siebie, mm -hmm. mogłabyś trochę schudnąć, mm -hmm. nie sprawi, że ja nagle pstryk i chudnę. Mm -hmm. Tak? Mhm. Bo tak jak wspomniałaś, ta otyłość nie wynika zazwyczaj z tego, że y, człowiek dużo je, bo człowiek dużo je z jakiegoś powodu, za dużo je z jakiegoś mhm. powodu. To, właśnie czy to jest powód psychiczny, Czy to tak. jest powód psychiczny, czy to jest powód y, mający podłoże chorobowe, to z czegoś to wynika. Mhm. Więc te krytyczne uwagi, co powodują w osobie otyłej. Nawet rozmawiałyśmy tu chwilę przed, się śmieję, że mogłybyśmy na pewno długo, długo czasu antenowego zająć, że właśnie ci ludzie się wycofują z życia, tracą brak zaufania do innych, tracą też zaufanie do siebie, tak? Niska samoocena, wiara skopane w siebie. Skopane poczucie własnej wartości. Tak, skopane mhm. bardzo, bardzo. I... I najgorsze jest to, że właśnie my to wspominałyśmy, powiedziałaś to głośno, że ci ludzie są niewidzialni. Że my ludzi w tej różnorodności, że jeśli nie wiemy też czasami, jak zareagować, to udajemy, że nie widzimy. Ja mam wrażenie, że to jest też ogromna kara. Nawet nie wiem, czy to nazwać kara, ale coś takiego strasznego dla drugiego człowieka, bo my potrzebujemy być widziani, potrzebujemy, że ktoś nas zapytał, co u Ciebie słychać, ale właśnie bez oceny, a czemu ty nie schudniesz, czemu się nie weźmie za siebie, tylko zapytaj, co u Ciebie słychać? Wiesz co, tu też jest takie pytanie, bo, bo też nie obchodźmy tego obojętnie, że jak widzimy, że koleżanka przytyła 20 kilo. To też bym nie chciała, żebyśmy teraz udawali, że się w ogóle nic nie dzieje. tak, Bo może dzieje się w jej życiu coś trudnego, może ta relacja z jedzeniem mm, poprzez jakieś traumy, poprzez trudne doświadczenia. Jest zaburzona. Tak? tak, jest zaburzona, więc też to może być naprawdę kawałkiem takiej otwartości, wsparcia dla tej osoby. Widzę, że coś się dzieje, chcesz o tym pogadać? Nie? Żebyśmy też nie udawali, że teraz w drugą stronę, że nie widzimy, co się dzieje z drugim człowiekiem. Mhm. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Z tym, że może to zrobić mhm. jedynie osoba naprawdę nam bliska, do której mamy zaufanie. Bo jeżeli słyszymy to od osoby obcej, mhm. tak jak ja miałam kiedyś nieprzyjemność usłyszeć od... Pani w sklepie, która na mnie spojrzała, no wówczas miałam jeszcze większą nadwagę niż obecnie. Um, ubrań w takim rozmiarze nie sprzedajemy, mhm. um, to czujesz się po prostu z tym źle. Mhm. Tak jak piszą te osoby, które przytoczyłam, czujesz się po prostu upokorzona. Um. Bardzo lubię takie słowa Brenny Brown, że wrażliwość jest pierwszą cechą, którą chcemy zobaczyć u drugiego człowieka ostatnią, którą chcemy pokazać u siebie. Że czasami możemy powiedzieć wprost, sprawiły mi te słowa przykrość. Ja myślę, że właśnie zamiast taką agresją, atakowaniem, a ty się zajmij sobą, chociaż myślę, że często jest to w tym dużo racji, e, to żeby też, jeśli mamy oczywiście na tą gotowość, rozebrać się trochę i powiedzieć, wiesz, to mi te słowa sprawiają przykrość, ja nie mam ochoty tego słuchać. To też może być taki kawałek postawienia granicy. Nie chcę o tym rozmawiać z tobą, nie? Tutaj przyszłaś tak płynnie do mojego kolejnego mhm. pytania. No bo właśnie, tak jak wspomniałaś, najczęściej osoby znikają w oczach innych, ale też i znikają faktycznie ze społeczeństwa, bo one mhm. po prostu zamykają się w domach, przez co ich stan się jeszcze pogarsza, bo nie uprawiają ruchu, nie chodzą na siłownię, bo na siłowni czują się jeszcze bardziej mhm. oceniane, niż w otoczeniu zewnętrznym. I ten, pogarsza się ich stan fizyczny, ale pogarsza się również stan psychiczny. Właśnie, jak, czy istnieją jakieś takie mechanizmy, w które ta osoba może się uzbroić, tak jak mhm. zbroję faktyczną, żeby słowa, a nawet i nie słowa, tylko czasem wystarczy wzrok, żeby taka krytyka innych ich tak mocno nie dotykała, nie raniła. Mhm. No wiesz co, no, no ja bym polecała tutaj wsparcie psychologa, psychoterapeuty, czasami psychiatry, tak? Że nie oszukujmy się, każdy przypadek jest inny, każdy przypadek, e, każdy z nas ma inne doświadczenia, więc nie ma, myślę, tutaj takiej jednej recepty na to, że to zrobisz i będziesz się mhm. dobrze czuć. I to jest chyba też w tym najgorsze, że musimy sami też w sobie szukać gdzie będzie to, czym będzie dla mnie wsparcie? Pierwsze co, to bym zadała sobie pytanie: czego ja w obecnej sytuacji po prostu potrzebuję, co jest dla mnie ważne, bo może właśnie chcę zadbać o to poczucie wartości. Może chcę na przykład wyjść na ten dwór, mimo wszystko, jak wrócę do domu, to powiedzieć sobie: dobra robota, zrobiłam to, nie? Żeby jak najwięcej dumy też było z tych małych kroczków, bo my często właśnie chcemy tych wielkich kroków od razu. Dobra, to ja już jestem gotowa, to ja już szukam przyjaciela, chłopaka, nie wiadomo kogo, a tak naprawdę może zacznę od tych malutkich kroczków, tak? Doceniania siebie, zauważenia siebie, bo okej, okay, chcemy być widziani przez innych, ale zauważmy też siebie, co się ze mną dzieje. Jak ja mogę o siebie zadbać? Bo, właśnie, nie chodzi tylko o tuszę, ale też o zdrowie, tak jak powiedziałyśmy że mm, jak mogę zadbać o zdrowie fizyczne czy yy, zdrowie psychiczne, tak? Więc tutaj to wszystko się ze sobą bardzo zazębia. Jak nie pokochamy siebie, to jak mają inni nas pokochać, mm -hmm. tak? Nawet polubmy, nie? Mm -hmm. że, że może ta miłość, to się takie kojarzy właśnie bardzo coś dużego, ale żebym też zaakceptowała to w jakimś stopniu, że jest mi w ten momencie trudniej schudnąć, bo ja mówię, to nie jest tak, że osoby otyłe to są osoby, które się siedzą i obiadają tylko. Tylko zawsze z tym wiąże się jakaś inna trudność, problem. My widzimy tylko efekt tego, co się zadziało. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że żeby poradzić sobie z krytyką innych, trzeba mieć ogromne poczucie własnej wartości. No. I chyba od tego poczucia własnej wartości, odbudowania tego poczucia wartości należałoby zacząć. To jak ty bo... zaczęłaś w takim razie budować poczucie własnej wartości, Agnieszka, że ci to mm. zaczęło wspierać, pomagać? Zaczęłam doceniać to, jaka ja jestem, mm -hmm. a nie jaką mnie ludzie widzą. Mm -hmm. Czyli to, że jestem dość inteligentną osobą, to, że potrafiłam stworzyć firmę, o której zawsze marzyłam, to, że potrafię przeprowadzić wywiad z prezesem, z prezydentem czy z kimkolwiek innym, nie tracąc przy tym poczucia wartości. I nie bojąc się ich, rozumiejąc, że to są tylko ludzie, z którymi ja rozmawiam. Myślę, że moja praca też mi bardzo w tym pomogła, bo mm -hmm. taka otwartość do innych ludzi, to, że ja musiałam przełamać swoje bariery i wyjść ze swojej strefy komfortu, to bardzo dużo daje w samorozwoju. Ale przede wszystkim nad tym samorozwojem to trzeba pracować. I to, to jest właśnie wiedzieć. fajna rzecz. Że jakbyśmy może dały takie zadanie osobom, które nas oglądają, które gdzieś. Myślę, zmagają się właśnie z tym poczuciem mm, wartości, które gdzieś tam spadło, bo może są w takim czasie, bo to nie jest tak, że zbudujemy je raz na zawsze, żeby sobie codziennie wieczorem wpisały pięć rzeczy, których są dumne. Piękne. No, ale. Dumna mogę być z tego właśnie, że stworzyłam firmę, że zarabiam pieniądze, które pozwalają mi wsadzić jedzenie do y, lodówki, tak? Że dumna jestem, że mam taką relację z dziećmi, tak? Dumna jestem, że dzisiaj postawiłam komuś granicę, bo z tego też możemy być dumne, dumni, tak? Czy możemy być dumni z tego, że zrobiłam prawo jazdy, a, a przez wiele lat się z tym zmagałam, więc żeby wypisać sobie większe... I mniejsze rzeczy, żeby każdy dzień kończył się tym nie tylko tego, do czego się nie nadaje, czego nie mogę robić, ale co tak naprawdę powoduje, że ja rosnę. Chociaż troszeczkę, nie? że czuję się ze sobą dobrze. To jest chyba trochę tak, że możemy zaprogramować swój mózg. Mhm. Jeżeli mózg mamy zaprogramowany na y, emocje negatywne, czyli jestem do niczego, jestem gruba, nikt mi nie lubi, y, do niczego się nie nadaje, y, to to jest tak jakby trochę samonapędzająca się historia. Bo to i no, w ten idzie sposób z myśli. działamy. Mhm, Patrz, tak. Bo Teraz ci pokażę taki trójkąt, który ja bardzo często rysuję y, osobom, które przychodzą na psychoterapię. Pierwsze to jest myśl. Mogę mieć myśl, okay. jestem wartościowa, mam dzieci, które, z którymi lubię spać, spędzać czas, mam pracę, której się spełniam i, i to buduje jakąś emocję: radość, satysfakcję, i ra dalej idą za tym działania. Mogę chcieć więcej spotykać się z moimi dziećmi, mogę chcieć więcej pracować, pomagać innym. A może być myśl, jestem do niczego, jestem beznadziejna. Emocja będzie smutku, żalu, złości, niepogodzenia i będzie brak na przykład działania, bo może być takie działanie wycofania się, z co za tym idzie brak działania. Więc wszystko zaczyna się tak, jak mówisz, od tego, co ja wkładam do swojej głowy, w jaki sposób ja myślę? myślę. Ale no właśnie kończąc moją myśl, ten mózg możemy zaprogramować w ten sposób, że jeżeli zaczniemy myśleć pozytywnie, zaczniemy doceniać siebie, mieć, budować. Małymi cegiełkami na początku, to poczucie własnej wartości. To i ludzie zaczną nas inaczej postrzegać, bo przestaną widzieć to, ile my mamy kilogramów, a zaczną dostrzegać to, w jaki sposób się wysławiamy, to, jak się uśmiechamy, jaką mamy empatię wobec innych ludzi, to, co robimy na co dzień w naszym życiu, czyli dopiero wtedy mogą zacząć dostrzegać mm -hmm. nas. Chociaż takich, no też jesteśmy. bym tego trochę tak wiesz, nie mamy do końca tak wpływu na tych ludzi. Mam wrażenie, że nam się wydaje właśnie, bo też, żebyśmy nie wpadli w taką drugą stronę, że jak Ja będę myśleć pozytywnie, to wszyscy mi będą myśleć pozytywnie. Nie, i będą ludzie, którym nie będziemy pasować, którzy nie będą nas lubić, ale my nie będziemy na to zwracać takich uwagi. Mm -hmm. Że ich zdanie, mam wrażenie, że jak będziemy o siebie dbać bardziej, nie będzie dla nas aż tak ważne i nie będzie tak bardzo wpływać później na nasze decyzje. Na nasze samopoczucie, na nasze życie, że może się przy tym zatrzymamy, no bo nie się, każdego krytyka taka bezpodstawna, że ktoś mnie ocenia po moim wyglądzie, e, nie rusza, tak? Bo jest to jakiś kawałek, który rusza i jest to też ok, bo to jest przejaw tego, że ja żyję, że dla mnie relacje ludzkie są ważne i jeśli ktoś o mnie tak mówi, to mnie to w jakiś sposób dotyka bo jestem żywa. Mhm. E, ale jeżeli no. przestaniemy się przejmować tym, co ci ludzie mówią, ym, no to nam będzie lepiej. Mm, ale pewnie. też chyba y, takim kluczem do tego jest to, o czym y, już wspomniałaś, żeby uświadomić sobie, że ta krytyka ludzi nie jest skierowana przeciwko mhm. nam. Że to nie chodzi tak naprawdę y, o nas, my nie jesteśmy sensem y, tego stwierdzenia, tylko o tego człowieka, który to wypowiedział. Mm -hmm. Bo to oznacza, że ten człowiek nie ma empatii, że ma jakieś problemy ze sobą, że nie wie, jak rozmawiać y, z ludźmi innymi tak. po prostu. No myślę, że to jest takie fajna informacja, właśnie, że pomyślmy sobie o tej osobie, że mm. chyba musi mieć trudny czas, skoro mi dowala mm. w taki sposób że wyżywa się na innych. Tak mhm. i że to naprawdę, co, no ja to przez psychoterapię bardzo doświadczam, że to co mówią inni na nasz temat nie jest w ogóle o nas. Tylko to jest często o nich, o ich trudnościach, o ich problemach. A łatwiej nam jest ocenić kogoś i zająć się życiem kogoś, nawet z najlepszą intencją, niż zająć się swoim, tak? I coś zacząć zmienić w swoim życiu. Bo jeśli tobie ktoś powie, że masz mniej zacząć jeść, a może sobie powinien powiedzieć, a może warto zacząć inaczej się komunikować z ludźmi. I nawiązywać inne relacje, bo ze wszystkim jestem pokłócony przypadkowo w rodzinie, nie? Dokładnie tak. Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym e, przytoczyć słowa Marii Mamczur, autorki książki pod tytułem Gruba Reportaż o wadze i uprzedzeniach. E, Maria Mamczur pisze, iż powszechna obsesja piękna wzbudza presję, zwłaszcza na kobietach, że muszą wyglądać wspaniale, że nie ma społecznego przyzwolenia na wizualną różnorodność. I te słowa chciałabym skierować do tych osób, które pozwalają sobie na taką krytykę wobec osób wyglądających inaczej. Zastanówcie się nad sobą, zastanówcie się dlaczego te słowa wypowiadacie. Podpisuję się pod tym. Bardzo dziękuję ci dziękuję za rozmowę bardzo. na ten Niezmiernie ważny temat. Ja też moim się jeszcze, że mogłyśmy o tym rozmawiać, bo mam wrażenie, że właśnie ten temat też idzie gdzieś na bok, nie? bo jest trudniejszy, mniej przyjazny do rozmowy. Ale w naszym studiu poruszamy wszystkie tematy. Dziękuję Ci bardzo. W moim studiu gościła Sandra Panoś. Dziękuję bardzo.